Hej, hej, z tej strony Chris i Nati. Cześć. Dzisiaj zapraszamy Was na pierwszy odcinek z gry A Plague Tale Innocence. Także zaczynamy. Aha, jeszcze tutaj musimy dokonać jakichś ustawień. Przy okazji jeszcze kawy się napijmy. Full szczurów po prostu. Dziedzictwo rodu Derurne. Derurne. Derune. Derune? Okay. Derune. Dziedzictwo rodu Derune. Po francusku pewnie. Tak, dlatego trzeba miękko tak, wiesz, czytać. Derune. Derune. I co tutaj nam się Czyli dzieje? Chyba od tych kamyczków, runów. Czekamy, aż się gra załaduje. O, coś ruszyło. Królestwo Francji. Amicio, zostajesz tyle, jak dotrzymasz kroku rycerzom podczas polowania. Tylko tyle ode mnie oczekujesz, abym dotrzymywała kroku innym? Rozporuję się przed nich i będę patrzeć, jak zostają w tyle. Ale muszę mieć dobrego konia. Od dawna namawiałaś mnie na ten spacer. Dlaczego właśnie tutaj? Drzewo. Which tree? Jakie drzewo? The apple tree, father. Jabłonie, ojcze, chcę jeszcze raz przejść rycerską próbę. Rycerska próba, ale nie masz już 10 lat. Och, ojcze, proszę, włożyłam dużo wysiłków w przygotowania. No dobrze, ruszajmy. Zanim zaczniemy, myślę, że można by było jeszcze dialogi przyciszyć, bo jak czytam, to mam wrażenie, że zlewa się. Nie słyszysz, tak? Tak, głos się zlewa. Także myślę, że gdzieś tak spróbujemy na 60. I to chyba jeszcze będzie za głośno, ale zobaczymy. Dobra. Look at Leon. Tylko spójrz na lwa, bestia z Guayenne aż rwie się do walki. A, twój zwierzak jak zwykle idzie za głosem żołądka. No cóż, jest zatem coś, co was łączy. Surowy to osąd. Biegnij, piesku, znajdź swoją zdobycz, wierzę w ciebie. Nie rób sobie zbyt wielkich nadziei, ruszajmy dalej. Myślę, że jeszcze jest za głośno. Głośność ogólna troszeczkę jeszcze damy niżej. O. I dialogi. Zobaczymy teraz. Look. Spójrz, wstążka twojej matki wciąż tu jest. To właśnie w tym miejscu zabiegały moje względy. Tak, ojcze, wiem, gdyby tylko mogła być tu z nami. Wszyscy mamy swoje obowiązki, Amicio. Bowiem, no wiesz, w rodzinie... Hej, próbuję coś jej powiedzieć. Haha, cieszycie się wielkim poważaniem. Pędź, chociaż raz coś upoluj. Tak, jak już mówiłem. Wszyscy mamy swoje obowiązki. Ja rządzę tymi ziemiami, matka opiekuje się twoim bratem. A z kolei ty? A ja rzadko cię widuję, a mamy jeszcze rzadziej. Posłuchaj. Teraz jesteśmy razem, więc... Za mną, córko. Hej, zaczekaj! Mam nadzieję, że wziąłeś ze sobą proce. Oczywiście. No to zapraszam. Czy ośmielisz się przekroczyć bramę próby? Amicia Derun nie boi się niczego. Te jabłoń zasadzono, niech dowiedzie ona twojej wartości. Mości rycerzu, na czym polega próba? Święte jabłka z tej świętej jabłoni dotknęło wielkie zło. Jeżeli do czasu, gdy doliczę do 10, rozbijesz 6 zgniłych jabłek, pasuje cię na rycerza. Przyjmuję wyzwanie. Obok tamtego pnia widzę kilka kamieni. Idź tam i weź je. Powiedz, kiedy będziesz gotowa.
To jedyne, że jest jabłek, jakie widać. Ale dalej wydaje mi się, że jest za głośno. Ready? Jeszcze pozwolę sobie ustawić. Dialogi zdecydowanie są za głośne, bo właściwie nie ma sensu, żeby go tak aż... Weź na 20% wręcz. Dobra. Ustaw. Okej. I muzyka jest jeszcze trochę za głośna. Damy ją na 40. Zobaczymy teraz. Okej. Zrobione, zaraz ci pokażę, że już nie jestem dzieckiem. W porządku, wracaj. Stań za tym pieniędzmi, to on będzie strzelać. Tak się stanie. Musisz zebrać te kamienie. No nie mogę już zebrać, już mam zebrane. Aha. Tak. So here we go. A następnie pójść, aby strzelić pocisk. Piękny strzał. Two. Three. Four. Five. Come on, Amicia. Six. Seven. Eight. And this is how Amicia becomes a true knight. Nine. Jeszcze jedna. Już nie mogę. No cóż, muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Ale twoja proca jest strasznie głośna. To był prezent od ciebie. No tak, zapomniałem. Wielkie nieba, co mu jest? Pewnie wyczuł zająca, chodźmy szybko. Biegnij przodem, ja cię dogonię. Lwie, zaczekaj na mnie! Lwie! Pies myśliwski, nie powinien odłączać się od myśliwego! Co mówisz? Ten pies to taki wyżeł! Lwie, gdzie też on poszedł? Tak, to jest pies myśliwski. Gonimy za nim. Ach, tu jesteś! Nasza psina też taka jest, nie? Jak coś złapie. Co wywęszyłeś? Orety, dzik? Dobra psinka. Amicio, znalazł coś? Chodź zobacz. Dzik. Nieźle, doskonale się nada na małą ucztę. Mogłabym użyć procy. Może się udać, ale będziesz musiała podejść bliżej. Ta trawa cię zasłoni, jeśli nie będziesz się wychylać. Pozostań przy kucnięciu, naciskając kwadrat, aby zachować ciszę i ukryć się w wysokiej trawie, aby nie dać się zauważyć. Piję, pora na mój ruch. Aj! Spróbuj się jakoś zakrać, musisz trafić w łeb. Wcześniej uszy podniósł, także... Czekaj, weźmiemy kamień. Ach, chyba go zgubiłem. Ostrożnie, celuj w łeb. Robię co mogę, zależy mi na tej uczcie. Czemu nie celuję? Bo nie widzisz głowy. Tak, wraśniesz do tylko głowy. Czy głód zawsze dodaje ci celności? Najwyraźniej jeszcze nie upolowałeś swojej zdobyczy. O nie, 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 pędź lwie, nie zgub tropu. Mogliśmy się na rolę ustawić. Ty czytasz. Obiecuję ci, że dziś będziemy ucztować po królewsku. Nie wątpię w to. Nie poddawaj się, lwie. Już idę, lwie, zatrzymaj go tam. O nie, moje stopy tu ugrzęzną. I co myślisz o początku gry? No, zapowiada się bardzo ciekawie. Przestał szczekać, pewnie go znalazł.
Te spodnie były prawie nowe. Komuś się to nie spodoba. Słyszysz te muchy? Słyszę właśnie. No kucaj, dziewczyno. Drzewa, kto to zrobił? Lwie, chodź tutaj. Leo, come here. To dzik, ale jak to? To nie może być sprawka lwa. Lwie, do nogi, lwie! Lwie, jestem tutaj, już biegnę! Gdzie on jest? Gdzie mam biec? Tu nie. Tutaj. Wszystko. Lwie, kto to zrobił? Nie, lwie, nie! Cóż to za siła? Musimy jechać natychmiast. No i mamy początek historii. Tragiczny. No wiesz, właściciel przywiązany do swojego psa też tak samo przeżywa. My jako właściciele psa dobrze o tym wiemy. Zwołam ludzi na polowanie. Tymczasem ty odszukaj matkę i powiedz jej, że muszę z nią porozmawiać. Na pewno opiekuje się Hugo. Tak, oczywiście. Amicia. Amicio. To był dobry pies. Gdzie są wzmocnienia do drzwi? Jeszcze ich nie zrobiłem. Słyszałeś o przybyciu angielskich oddziałów? Ech. Miłego dnia, panienko Amicio. Dzięki, chłopie. Te nowe wzmocnienia będą musiały poczekać. A przy okazji jakieś wieści z miasteczka? Dobra. Wszyscy są u kresu wytrzymałości. To mi wygląda. Och, panienko Misio. Dobrze, dobrze, ale gdzie ja mam iść? Pokręcę się w kółko. Tu do konia miałeś podejść chyba. Do konia? A po co? Nie wiem, miałeś do zaznaczone. Nie, mam do brata i do Hugo. Tu jedynie mogę go pewnie pogłaskać, tak. Dobry konik, dobry. Okej, okay, szukamy, gdzie tu ja mam iść. Tu nie przejdę, bo mi zasłaniają. Też nie mam po co iść. A tu do tej strzechy? Nie, nie, no przecież oni są w zamku. Och, panienka Misja, czy spacer się udał? Później, Flor, powiedz innym, że aż do odwołania panuje zakaz wstępu do lasu. Tak powiem, ale Horatio, Sancho, Sebastian, obdarz nas zdrowie i chroń nasze domostwa przed plagą. Rany, Julek. Chyba tu też nie ma. Och. Czyżbym tu miał przyjść? Zapekuj się lwem, proszę. Wprawdzie czasami jest nieco niesforny, ale zasługuje na miejsce u twego boku. Żegnaj, mój kochany piesku. Powiem szczerze, że jak się czyta takie smutne rzeczy, to bardziej na człowieka działają niż jak się gra, ale nie trzeba czytać. Mamy... Oj. Dobra, idziemy w dobrym kierunku. A, Gabriel, mama jest na górze. Mamy szczęście, że jesteśmy w tym domu. Zapamiętaj moje słowa. Tak, spędziła tam noc. Malutki miał kolejny... Co miał? Kolejny atak. No i nie będzie w dobrym nastroju. Spróbujmy tutaj wejść. Słyszałeś, co się wydarzyło w wiosce? O pogryzionych ludziach w tych dzieciach? Wyobrażasz to sobie? Za każdym razem dzieje się to nocą.
Głód, wojna u progu, a teraz wampiry. Musieliby popełnić straszne, skoro spotyka nas taka kara. Straszny grzech chyba, jeśli dobrze. Przeczytałem, bo kolejny raz tekst szybko leci. Chyba nie potrzebny. Chyba nie tutaj. Niepotrzebnie wyszliśmy. Ale coś tutaj możemy wziąć. Cynamon, już prawie zapomniałam. Jak pachnie, mieli rację. Ojciec dodawałby go do każdej potrawy. Tak nie zaskoczymy, nie? Nie. W Uncharted dałbym radę. Okej. Okay. Tu wrócę do kuchni, tak? Tutaj idziemy. Zapach twoich potraw rozgrzewa serce. Czyli nie w tą stronę poszedłem. Tutaj chyba mam iść. Nie, no. Wydaje mi się, że w drugą stronę. Idź, idź. Yes, hello, milady. Hello. Tu przez przejście. Aha. My poszliśmy w prawo, a powinniśmy pójść w lewo. Dobrze. Tak, Lady Beatrice, proszę zostawić to mnie. Louis, widziałaś mamę? Tak, czy panienka chciała się z nią zobaczyć? To ważne, polecenie ojca. Och, w takim razie muszę skończyć panienki pokój. A przy okazji zostawiłem dla panienki pewien drobiazg. Ciekawe, czy się panience spodoba. Dziękuję. Taktyczny łyk kawy. Matko, wiesz, że nie powinno cię tu być, prawda? Wiem, ale coś w lesie zaatakowało lwa. Moja droga, bardzo chciałbym posłuchać opowieści o twoich przygodach, ale... Coś się dzieje. Coś niedobrego. Ale to prawda, lew leżał na ziemi, a potem... Zostań ze swoim bratem. Co? Dlaczego? Co się dzieje? Zarygluj za mną drzwi i pod żadnym pozorem nie otwieraj. Cokolwiek będzie się działo. Ale Hugo, jego choroba nie jest zaraźliwa. Wiem, że słabo go znasz, ale nic mu nie będzie. Zaufaj mi, Amicio. Tak, matko. To szukamy Hugo. Tyle mikstur, mamo, czy kiedykolwiek uda ci się go wyleczyć? A cóż jej bratu dolega? Ile już tutaj jest? 4 lata? 5? Zamknięte. Gdzie on jest? Hugo! No, gdzie ten mały jest? A, pewnie tutaj. To ja. Twoja siostra, Amicia. Witaj. Niewiele dotąd się widywaliśmy. Mama wkrótce wróci. Idź, no ruszaj się. Powiedział coś? Nie, Lordzie Nikolasie. Zabił dwóch naszych ludzi. Gdzie on jest? Drugi raz nie zapytam. Gdzie jest twój syn? W bezpiecznym miejscu. Przeszukać dom. Skurczybyki.
to mamusia? Aby zawołać Hugo, naciśnij. Jeżeli coś mu się stanie... A co z dziewczyną? Znajdźcie dzieciaka i zabijcie go. Dzieciaku, wiem, że tu jesteś. A gdzie też go ukryli? Chodźmy teraz. Gdzie mamusia? Gdzie on jest, do diaska? Nie wstawaj. Hugo, to ja, Gabriel. Chodź do mnie szybko. Ej ty, co ty do diabła robisz? Chodźmy. Zamknij się, należy do inkwizycji. To tylko dziecko, szaleliście? Cicho, zdążymy? Trzeba było dać dzieciaka, czy to naprawdę? O nie. Oj, co tu się dzieje? Dam ci nauczkę. Tutaj? A może tutaj? Nie, tu nie wyjdziemy. Gdzie tu możemy iść? Tu? Myślę, że tak. Ale tu próba nie chyba ma wyjścia. O rany, wróciliśmy z powrotem. To czekaj, tędy szliśmy. Chyba tutaj. Tu idziemy. Idziemy. Tam był jeden żołnierz. Tutaj chyba tutaj, do schodów idziemy. Tak, tutaj zabił tą jedną. Tutaj, tu schodzimy. Czasami nie nadążymy dialogów czytać. Tyle się dzieje. Mam nadzieję, że... Muszę, co się dzieje? Mama, muszę znaleźć mamę. Ona będzie wiedzieć. O mój Boże, Luis! Ty, myślisz, że to zabawne kazać mi tak biegać? Co teraz? Idziemy? Zobaczy nas? Musimy iść. Kurde. Przejdziemy tędy? Czy nas złapią? Cholera. Dobra. W lewo. Idziemy. No, żeby było można. Czekaj, tu nie. Tutaj. Wytaż kciuka. Tu wyjdziemy? Tak. Dobra. Proszę, proszę! Dokąd się wybieracie? Ty na pewno na cmentarz. Moje dzieci. Co się dzieje? Nic nam się nie stanie, słyszycie? Idziemy. Niecałe pół godziny, tak mi się ręce spociły, tyle emocji. Hugo, weź siostrę za rękę, ja pójdę pierwsza. A wy za mną, dobrze? Musimy przejść przez ogród. Weź brata za rękę i podejrzyjcie za mną w ciszy, dobrze? Straże, pilnować wyjść, nikt nie może ujść stąd z życiem. Są wszędzie, zaufaj mi. Idźmy przez trawę, nie zobaczą nas. Zaczekaj. Psz,
wszędzie ich pełno. Tak, czepiacie się ogrodnika. Dziś skryjmy się. Have a little think, and I'll come back. You don't die without talking to me first. Dobra, dobra, dobra. Bastards. Cowards. Oh, stop. Musimy przejść, a misjo, pomóż mu. Gdzie matka? A, tutaj, okej. Co teraz? Co teraz? Uważajcie. Musimy odejść dalej. Gdyby udało mi się trafić w hełmy w tamtej skrzyni, mogę rzucić... By szybko zminimalizować ryzyko wykrycia, przytrzymaj L1, aby rzucać pociski ręką. Co mam zrobić? Chyba... Czekaj, ale ja trzymam kamień. Nie masz kamieczki. No właśnie. Ale tak. Tutaj mam. Dobra. I mam w hełmy rzucić, hełmy, tak? Tak. Okej. Okay. Dobra, to idziemy. Oddychaj, Hugo, tak jak ci pokazywałam. Co mu jest? Jego choroba się uaktywniła, musimy się pospieszyć. Dobra. Idziemy. Tutaj każdy błąd jest. Nie możemy iść. Może gdyby rzucić jeden z tych dzbanów. Poważnie, hałas odwróci jego uwagę. Prześlizgniemy się za jego plecami. Tutaj gdzieś? Nie, jakiś dzban mam. Dzban tutaj. Czekaj. W ten dzban mam trafić? Nie, ty masz go wziąć i nim rzucić. Ale nie mogę go wziąć. Pokazuję, że masz. No właśnie, nie wiem o co chodzi. Spróbuj wziąć ten dzbanek i po prostu rzuć. Nie wiem dlaczego na czerwono świeci. Ach, tutaj mam. Mój błąd, jeden dzbanek tylko mogę mieć. Dobra. Co to jest ten noise? O nie, nie, nie. Spokojnie, złap mnie mocno za rękę. No, są zamknięte z drugiej strony, nic wartego. Mamo, dziura w murze. Tak, Hugo, przykro mi, że się boisz, ale jeżeli się tędy przeciśniesz, będziesz mógł otworzyć nam drzwi. Tylko ty możesz to zrobić. Co jest po tamtej stronie? Skup się na drzwiach, jesteś dzielnym chłopcem. Każdego dnia mi to udowadniasz. Amicia, puści teraz twoją rękę, a ty szybko przejdź na drugą stronę, dobrze? Dobrze. Hugo może wczołgać się w wąskie szczeliny, aby poprosić go o to, naciśnij górny krzyżyk. No już chyba to zrobiliśmy. A gdzie jest ta szczelina? Czekaj. Musimy ją znaleźć. O, tutaj. Dobra. No, on idzie, a ja się napiję kawy. Tak.
Dobra robota. Hold my hand. Come on. Złapnij za rękę. I idziemy. Litości, litości. Chwila. Chyba się dzieje, że się nie skupiam normalnie na czytaniu. Nie, nie, nie. Głównych bohaterów będziemy czytać, bo... A co to za drap? Idziemy. Follow me. Za mną. A co z małym? No musimy go pocelić chyba. Inaczej nie przejdę. Stay here. You just sound. I'll wait for you. It's okay, Hugo. Yes. Dobra. Ale moja głowa, mamusiu. Co mu jest? Powiedz mi. To atak, słuchaj mojego głosu. Hugo, wiesz co się stanie? Moje oczy, moja głowa. Posłuchaj mnie, oddychaj. Pomyśl o chmurce, którą wdychasz i wydychasz. Wdychasz, wydychasz. O tak, powoli. Mamo, nie możemy tu zostać. Daj mu chwilkę. W porządku, Hugo? Tak, tak, wydaje mi się. Ruszajmy dalej, odwagi, kochanie. No chodź, mały, dasz radę. Możesz teraz przyjść. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. Hopla. Hop, no wreszcie. Dziękuję. Tak. A gdzie nasza matka? Tutaj. Kucnijmy. To zbyt ryzykowne z Hugo, jest wolniejszy niż my. Są tam dzbany, mogłabym cię prześliznąć, odwrócić ich uwagę. Widzę. Dobrze, poproszę ich, żeby zostali. Bierzemy, ale ja już mam jeden dzban. Zepsułem to, bo mogę już... Ach! Zepsułem to, bo miałem już dzban, mogłem go wcześniej rzucić. Ale skąd mogłeś wiedzieć, że masz go? No to fakt. Nie można sprawdzić, prawda? Okej. Okay. Jeszcze chwilę zagramy. Rozpocznij od punktu kontrolnego. Dobra. Czekaj, 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 czekaj. Wcześniej miałem dzban, a teraz mam. Dobra. Chyba tak. Dobra, to jeszcze raz pójdę i się schowam tam w krzakach. No to musisz teraz poczekać. Dobra. Dobra, chłopie. Drabię jeden. Dobra, lecę. Czekaj, 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 czekaj. Może się uda? Dobra, cicho. Dobra, chodźcie tu do mnie. Tu masz też dzbanek. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra, mam go. Idziemy. Co jest grane? Chyba mi zawiódł. Ajajaj. Źle to rozegrałem. Zabił matkę. Dobra, na spokojnie spróbujmy to rozegrać. Czekaj, 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 czekaj. Czemu ona tak się wolno rusza? No tak się będzie widać. Nie możemy iść? Co jest grane? Musieliśmy na matkę poczekać. Udało się.
Drzwi obrydowe, może uda nam się przez nie wydostać. Został jeden strażnik, strach na wróble, ćwiczyłam na nim strzelanie. Ale on tutaj przyjdzie. Tak, ale możemy poczekać, aż znów się oddali. Dobrze, zostawcie to mnie. Czyli musisz chyba z banem walnąć ten... to wiadro. Wiesz co, myślę, że wystarczy kamień. O, a tutaj on stoi. Tak. O rany. Będzie gorąco. Oj. Myślisz, że tak będzie dobrze? No zobaczyli nas. Nie tak. I zabili matkę. O rany, ile śmierci. Próbujemy. Rozumiem. Po prostu musimy strzelić. On tu przyjdzie i potem sobie pójdzie. Jak będzie plecami do nas, to my wtedy myk, myk, myk. Tak, obejrzyj sobie wiaderko na strachu na wróble. Ale się świeci, co? Ale nudne jest. Dobra, idziemy. No idź, 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 idź. Już zostawię w pochyleniu, bo jak tego się podnosimy, to oni zaraz dostrzegają nas. Tędy, za mną. Jakiś sojusznik nasz. Kochanie, ukryj się teraz szybko. Madam, oni już tu są. Amicio, musisz zabrać swojego brata do Laurentiusa. Tego lekarza? Tak, pomagał mi w leczeniu Hugo. On się wami zajmie. A co z tobą? Musisz pójść z nami. Nie potrzebujesz mnie, Amicio. Jesteś... Ależ potrzebuję, potrzebuję cię. O, jaki trap. Pospiesz się, idź wzdłuż rzeki. Ona doprowadzi was do Laurentiusa. Matko, nie! Hugo, za mną, szybko! Biegniemy. Zabijcie dziewczynę, chłopaka! Co się dzieje? Gdzie mamusia? Biegnij, tak szybko jak tylko potrafisz! Ziemia się trzęsie, Amicio, ziemia się trzęsie! Nie zatrzymuj się, są tuż za nami! Amicio! Pozostał tylko kryk rozpaczy. Nie w tą stronę chyba pobiegłem. Co się dzieje? Gdzie mamusia? Biegnij tak szybko, jak tylko potrafisz. Dobra, biegniemy tak. Nie zatrzymuj się, są tuż za nami. Szybko. Po prostu biegnij. Amicio, musimy wrócić i poszukać mamusi. Nie możemy, nie możemy wpaść ich w ręce. Nie, musimy ich zgubić. Nie możemy. Oni są wszędzie. Co teraz robimy? Thank you.
Weź głęboki oddech. Skacz. Zdobyliśmy trofeum. Okej, okay, myślę, że na tym zakończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo my się naprawdę wkręciliśmy w początek historii i jesteśmy ciekawi, co będzie dalej. To jest tak emocjonujące, że ja po prostu nawet zapominam czytać, wybaczcie. Okej, okay. Także jak wam się podobało, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, cześć! Pa!